organizację pożytku publicznego na antenie pierwszego programu Polskiego Radia. Fundacja Polonia Union zajmuje się pomocą w uzyskaniu oraz w odzyskaniu obywatelstwa polskiego, pomocą repatriantom, jak również działaniami na rzecz ochrony praw Polaków poza granicami kraju. Mówi Edgard Czesław Skarżyński, prezes zarządu fundacji. Szczególną pomocą obejmujemy dążenie do uzyskania obywatelstwa osób pochodzenia polskiego spoza granic kraju ze względu na ich polskie korzenie, zgodnie z zasadą prawa krwi. Nowe możliwości w tym zakresie otwierają przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku об obywatelstwie polskim. Ustawa ta wprowadziła dotychczas polskiemu prawu nieznane dwie nowe instytucje odzyskania obywatelstwa polskiego. Wprowadzenie w życie tych przepisów stało się możliwe dzięki determinacji i konsekwentnym działaniom naszej fundacji, która występowała w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na własnych doświadczeniach poznałam trudności związane z powrotem do ojczyzny, z przywróceniem praw niesłusznie pozbawionych przez ówczesne władzy, a słusznie nabytych. Urodziłam się w latach 50. w Grodnie, obecnie Białoruś, z rodziców posiadających obywatelstwo polskie przed wybuchem II wojny światowej. До Польщі повернулася в року 2004. Не пошедла на скрути, не убігалася о наданні обивательства польського через президента Речепосполітої Польської, віддялам бовім, іж обивательство то набилам і посідалам от хвілі пшістя на свят з моці права крві, цо остаточно узнав і ствердзил в відповідній децизії міністр справ вовненчних і адміністрації. По вироку Трибуналу Конституційного в року 2012, ствердзаючого згодно з Конституцією інституцію узнання, врешті змінена Устава обивательства польським, застала узнана за обивателя польського. Мам з того сатисфакція, іж мої висілки ораз доробок не пошли на марне. Зміни в закресі обивательства польського, które znalazły miejsca w przepisach nowej ustawy o obywatelstwie polskim, otwierają możliwości do uzyskania obywatelstwa polskiego w drodze uznania za obywatela bądź przywrócenia obywatelstwa dla milionów Polaków zamieszkałych tak na wschodzie, jak i na zachodzie. Działalność kulturalno-edukacyjna to równoległy kierunek działalności naszej fundacji. Działalność na płaszczyźnie sztuki poprzez przybliżenie kultur oraz twórczości artystów z różnych krajów stanowi widoczny znak integracji narodów i przyczynia się do budowania wzajemnego szacunku oraz lepszego porozumienia współczesnych Europejczyków. Promowanie polskiej kultury, tradycji, sztuki przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski ukazuje element wielopłaszczyznowego przenikania kultur wielu narodów. Pokłosem współpracy w tym temacie z innymi instytucjami są organizowane przez nas spotkania edukacyjno-kulturalne, literacko-plastyczne, prezentacje i wystawy dzieł sztuki, autorstwo malarzy i artystów z Polski i innych krajów Europy. Реалізовані проєкти едукаційно-культуральні доцільово керуємо до всіх мешканців, в тим репатріантів oraz осіб походження польського з країв східних, які присідлилися і замішкує в Польщі. Причиняється то до полончення спільчесності з традиціями, з другої сторони, до поглибення в'язі мешканців з присідленцями з країв східних. Це в ефекті причиняється до добру краю і народу, до промоції Польщі, інтеграції європейської oraz розвіяння контактів і співпраці між сполученствами, а також умоцняння позиції нашого краю. Всі шчеглові дані враз з номером конта банкового фундації są удостовнені на вітрині інтернетової фундації Polonia Union.
Organizację pożytku publicznego na antenie pierwszego programu Polskiego Radia.